Eurowizja 2021 za nami. Już wiemy, że wygrały Włochy i za rok spotykamy się w słonecznej Italii. Ale na sam koniec tej eurowizyjnej przygody chcemy Wam pokazać ostatni materiał nagrany w Rotterdamie o tym, jak w ogóle wyglądała organizacja pandemicznej Eurowizji w Holandii. W tym roku Eurowizję gościł kompleks Ahoy w Rotterdamie. Jego budowa rozpoczęła się ponad 50 lat temu. Odbywają się tutaj największe holenderskie koncerty. 10 lat temu zmodernizowano główny obiekt, a 2 lata temu zbudowano kolejne hale. Główny budynek areny mieści prawie 16,5 tysiąca widzów, a kolejny z mniejszych dorównuje pojemności maksymalnej liczby widzów obiektowi z Tel Awiwu. Tegoroczne centrum prasowe zorganizowane na terenie Ahoy było dla dziennikarzy bardzo wygodne. Liczba akredytacji na miejscu była jednak aż 3-krotnie niższa niż zazwyczaj. Było to widać w centrum prasowym, w którym zapanowała większa cisza i spokój. Dużym plusem obiektu w Holandii był fakt, że wszystkie elementy infrastruktury przygotowującej konkurs znalazły się w obrębie jednego budynku. Blisko było więc centrum prasowego do miejsca organizacji konferencji, stołówek dla ekipy czy delegacji oraz oczywiście areny konkursu. Nowością dla akredytowanych dziennikarzy było wirtualne centrum prasowe. W centrum wirtualnym można było zobaczyć próby artystów i ich spotkania na konferencjach, ale też wymienić komentarze z innymi akredytowanymi, na wspólnym lub prywatnym czacie. Wiemy już, że centrum wirtualne zostanie z nami na dłużej, choć ma być poprawione, szczególnie pod kątem dystrybucji przekazu z prób. Największym zagrożeniem dla organizacji tegorocznej Eurowizji był oczywiście koronawirus. Na czas konkursu ABU przygotowało specjalny reżim sanitarny, który miał obniżyć ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa wśród delegacji, ekipy i dziennikarzy. Żeby dostać się do centrum prasowego, trzeba było co 48 godzin uzyskać negatywny wynik nowoczesnego testu oddechowego lub antygenowego. COVID nie pokrzyżował znacznie organizacji. Podczas 2 tygodni prób koronawirus pojawił się w polskiej ekipie, w której odnotowano jeden taki przypadek, oraz w delegacji islandzkiej. Islandia z tego powodu nie wystąpiła ostatecznie na żywo na scenie w Rotterdamie. Organizacja Eurowizji w tym roku kosztowała ponad 50 milionów euro, z czego sam Rotterdam poniósł koszt blisko 22 milionów. To dużo więcej niż ostatnie edycje w Lizbonie i Tel Awiwie. Tradycyjna eurowizyjna wioska nie została zorganizowana, jak planowano w centrum miasta, a w internecie. Organizatorzy liczą oczywiście na to, że turyści odwiedzą Holandię, gdy pandemia koronawirusa w mniejszym stopniu będzie oddziaływać na branżę turystyczną. W dużo lepszej sytuacji są teraz Włochy, które z pewnością myślą już o rzeszach turystów i odwiedzających ten kraj w maju 2022 roku. I oby tak było.